12 października w Warszawie zakończyły się zmagania w czwartym turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska Orlik 2013. W tych rozgrywkach brały udział dziewczęta z Karlickiego Gimnazjum. Zmagania rozpoczęły się miesiąc wcześniej w Białogardzie. Były to zmagania na szczeblu powiatowym. Karliński zespół wygrał wszystkie mecze. Kolejnymi etapami były eliminacje wojewódzkie w Stepnicy, półfinał wojewódzki w Dygowie i finał wojewódzki w Gryfinie. W finale wojewódzkim dziewczyny pokonały zespoły z Barlinka, Stargardu Szczecińskiego i Wałcza. Przez cały etap dziewczęta rozegrały aż 14 spotkań, wygrywając wszystkie zmagania. W Warszawie piłkarki fazę grupową zakończyły na drugim miejscu, odnosząc 2 zwycięstwa. Tym samym zakwalifikowały się do ćwierćfinałów, a więc do grona 8 najlepszych zespołów w Polsce. W ćwierćfinałach trafiły na zespół późniejszego zwycięzcy turnieju i w tym spotkaniu po raz pierwszy uległy rywalkom. Ostatecznie drużyna z Karlińskiego Gimnazjum zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju. Na początku byłyśmy bardzo stremowane. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle dojdziemy do tego poziomu. Zagraliśmy ogólnie 14 meczów eliminacyjnych. Wszystkie wygraliśmy. Główna gala finałowa odbywała się w hali warszawskiego Torwaru. Oprawa imprezy była niezwykła. Dla młodzieży przygotowano szereg atrakcji i upominków. Rangę imprezy podniosła obecność wielu znakomitych gości, m.in. premiera Donalda Tuska, ministra sportu Joanny Muchy oraz znanych sportowców i dziennikarzy. W składzie zwycięskiej drużyny zagrały Kinga Szymańska, Martyna Maksalon, Klaudia Skoczylas, Zuzanna Kiedrowska, Kinga Niedbalska, Natalia Sobierańska, Magdalena Perkowska, Amanda Tomczyk, Beata Walentynowicz, Agata Gieska. Zawodniczki trenują pod kierunkiem Merli Sochackiej i Mirosława Spolskiego.